Bardzo często mówimy, że każdy mecz ma swoją historię i ten mecz miał inną historię niż mecz z Miedzią czy mecz z Górnikiem. Na pewno nie jesteśmy zadowoleni z tego, że źle weszliśmy w to spotkanie i bramka bardzo szybko stracona, która myślę, że też spowodowała, chociaż podejrzewaliśmy, że tak ten mecz będzie wyglądał, ale spowodowała, że Radomiak cofnął się i myślę, że dopiero około 10 minuty zaczęliśmy wchodzić na te nasze tory i zaczęliśmy być groźni, mogliśmy wyrównać i kiedy byliśmy w tym naszym najlepszym momencie w drugiej połowie, to w około 29-30 minuty straciliśmy bramkę na 2-0 i później takie widać było taki niepokój u drużyny, trochę graliśmy za bardzo bojaźliwie, a nie powinniśmy schodzić z obranej drogi. W przerwie dokonaliśmy jednej zmiany, chcieliśmy ruszyć jeszcze mocniej wahadło, żeby Dominik Kun był zdecydowanie bardziej aktywny w ataku, żeby tworzył przewagę, wygrywał pojedynki. Bardzo dobre wejście w drugą połowę, taką jak chcieliśmy. Zresztą podobnie było w Zabrzu, gdzie też bardzo dobra ta druga połowa. Wtedy zabrakło nam bramek. I patrząc dzisiaj z perspektywy tej całego meczu, ale szczególnie tej drugiej połowy, po tej bramce na 2-1, myślę, że wszyscy się zastanawiamy, jak to się stało, że żadna z tych sytuacji nie wpadła, że mieliśmy kilka sytuacji z Miedzią, mieliśmy kilka sytuacji na Zabrzu, ale dzisiaj tych sytuacji bardzo dużo było i takie mecze też uszą pokory, że nawet pomimo tak dużej dominacji, liczby rogów, rzutów rożnych, strzałów na bramkę, totalnej dominacji, myślę, że chyba nikogo tutaj tak nie zdominowaliśmy jak dzisiaj Radomiaka, to obeszliśmy się smakiem i nie dostaliśmy nawet jednego punktu i kiedy w końcówce wydawało się, że w końcu to wpadnie i przynajmniej zremisujemy, nadzieliśmy się na kontratak, trochę nawet za odważnie poszliśmy, chociaż też nie mamy prawa takiej piłki oddać, stracić i z tego też poszła kontra, gdzie mieliśmy pełną kontrolę nad piłką i my oddajemy tą piłkę przeciwnikowi, jedna piłka za plecy, wykazaliśmy się trochę niestabilnością, ale też musimy być odpowiedzialni w takim momencie i ta bramka na 3, wydawałoby się, że ona zamknie to spotkanie, ale jeszcze zespół natchnięty jeszcze szukał przynajmniej tej bramki na 3-2, bo sędzia doliczył 14 minut, więc to jeszcze nie był koniec, jeszcze było 13 minut grania, więc przy tworzeniu tylu sytuacji można było jeszcze pokusić się być może o tą bramkę na 3-2 i otworzyć sobie w ostatnich minutach ten mecz na 3-3. Dzisiaj na pewno jesteśmy z jednej strony źli na to, że przegrywamy spotkania, a z drugiej strony ta kontynuacja pracy i jeśli w ten sposób będziemy grali, to w tym procesie, którym jesteśmy w dłuższej perspektywie, jeśli drużyna tworzy tyle sytuacji i wykaże się skutecznością, o której nawet jeszcze wczoraj mówiliśmy na treningu z drużyną, rozmawialiśmy, to wierzę, że będziemy punktować, a teraz oczywiście zostało 6 dni. Krótkie będzie podsumowanie tego, co się dzisiaj wydarzyło i będziemy chcieli dobrze albo nawet bardzo dobrze zakończyć i podkreślić ostatnim meczem tą rundę całą jesienną. Dziękuję trenerze. Pora na zadawanie pytań. Proszę o zgłoszenia, a następnie podanie nazwy redakcji i przedstawienie się. Adam Sodowek, Widzew Łódź. Dzień dobry, panie trenerze. Mam pytanie. Będą korekty w defensywie wobec tego, że drużyna w ostatnich dwóch meczach traci 7 bramek, strzela tylko jedną i gdzieś tam no, te korekty w składzie dzisiaj były, bo mieliśmy 3 zmiany, jeżeli chodzi o mecz w Zabrzu i generalnie pomimo tego, że drużyna naprawdę zagrała bardzo dobrą, według mnie najlepszą połowę, jeżeli chodzi o mecze na własnym boisku w tym sezonie, no to myśli pan, że będą jednak jakieś korekty przede wszystkim w defensywie, no bo jednak to trochę takie no, smutne, jeżeli drużyna w Zabrzu praktycznie też na samym początku traci bramkę, która gdzieś tam w pewnym sensie ustawia spotkanie. Dzisiaj też praktycznie dobrze nie zaczęliśmy tego meczu i już przegrywamy 0-1. Mam wrażenie, że troszkę wróciły demony z początku sezonu. Mhm. Jeśli chodzi o zmiany, to dzisiaj za wcześnie, żebyśmy rozmawiali o zmianach. Zobaczymy ten mecz jeszcze na wideo, zanalizujemy. Na pewno z kilku rzeczy nie jesteśmy zadowoleni, bo pierwsza bramka, nie poszliśmy za zawodnikiem i daliśmy się wyciągnąć ze strefy, więc to był pierwszy błąd. Natomiast
Druga bramka trzeba rozpatrywać w takich kategoriach, gdzie mamy rzut rożny i ktoś ma wykonać swoje zadanie i tego zadania nie wykonuje, więc też nie możemy dzisiaj powiedzieć, że cała linia obrony zawaliła, czy tak samo przy ostatniej bramce, kiedy w prosty sposób tracimy piłkę, czy oddajemy nawet przeciwnikowi piłkę, więc też ciężko powiedzieć, że winimy akurat przy tych dwóch bramkach linię obrony, bo tak jak powiedziałem, no każda bramka też ma jakąś historię i ja nie lubię generalizować i mówić, że akurat jak tracimy dwie, trzy bramki, to jest winna linia obrony, tylko i wyłącznie albo sam bramkarz. Odnośnie zmian już myślę, że powiedziałem, to będziemy w tygodniu obserwować oczywiście, jak drużyna będzie funkcjonować, bo to też jest dla nas taki teraz, myślę, że bardzo ważny moment, żeby zobaczyć, jak zawodnicy zareagują, bo pomimo dzisiaj, to co pan powiedział, drugiej połowy i tego najlepszego pana zdaniem meczu, to mimo wszystko przegrywamy i to jest drugi mecz i teraz zobaczymy, czy wkradnie się pewna niepewność, czy drużyna właśnie wręcz przeciwnie, podniesie się i będzie kontynuowała to, co było w drugiej połowie z korektą dosłownie dwóch, trzech rzeczy, które trzeba skorygować, żeby wygrać w następnym spotkaniu. Maciej Mieczewski, Radio Widzew. Panie trenerze, chciałem zapytać po pierwsze o zmiany, bo to coś, do czego nas pan nie przyzwyczaił. Trzy zmiany i zmiany również w pozycjach, między innymi Patryka Stępińskiego. Natomiast chciałem zapytać o te zmiany taktyczne, bo też wyglądaliśmy troszkę inaczej niż zazwyczaj, jeżeli chodzi o tą fazę ataku, gdzie zmienialiśmy tak naprawdę chyba nawet na dwójkę. A przy 3-1 no to już tylko jeden Marek Hanousek na jako ta ostatnia instancja. Ta strata może nie dwóch bramek tych z kontry, ale ta pierwsza bramka mogła być spowodowana również nie wiem, jakimś problemem na zdrowie w komunikacji albo w zrozumieniu gdzieś tam ustawień zawodników, czy nie? Nie, bo my funkcjonujemy już od wielu miesięcy. My to, mówimy dzisiaj końcówka rundy, gdyby to był drugi, trzeci mecz, to jeszcze możemy powiedzieć, że są nowi zawodnicy, jeszcze się nie rozumieją. My zmieniamy zawodnicy, tak jak Serafin Szota. To nie jest żadna nowość, że Serafin gra na prawej, bo przez 2-3 miesiące grał na prawej, półprawym stoperze, więc żadna nowość. Patryk Stępiński też w tym tygodniu dwa treningi odbył na prawej obronie, bo podejrzewaliśmy, że może też być sytuacja, że tam wystąpi, chociaż do końca się wahaliśmy i mówię uczciwie, dopiero dzisiaj rano podjąłem decyzję, mimo że wczoraj zasnąłem z tą myślą, ale jeszcze dzisiaj analizowałem, czy jeszcze nie skorygować czegoś. Nie wiem, czy wyczerpałem, czy... Bo... Jeżeli chodzi o zmiany, czym były spowodowane te trzy zmiany aż w skoku? Pierwsza, bardzo dobra zmiana Julka Letniowskiego w ostatnim meczu. Chcieliśmy, bo wiedzieliśmy, że Radomiak się cofnie. To było dla nas jakby oczywiste od początku i będziemy się przebijać przez mur 9-10 zawodników. Dlatego też szukaliśmy właśnie zawodnika, oprócz jego dobrej zmiany, tego, że on kreuje grę do przodu, że potrafi zmieniać centrum gry i tak dalej. Więc szukaliśmy takiego zawodnika. Drugie, Mateusz Żyro, który od wielu tygodni tak naprawdę na to miejsce zasługiwał, ale nie wskakiwał, bo drużynie naprawdę wszystko, czy prawie wszystko funkcjonowało i ciężko było znaleźć dla niego miejsce. A trzecie, mówię uczciwie, że wyszedłem z założenia, że jeśli Serafin Szota w ostatnich meczach był jednym z najlepszych piłkarzy na naszym boisku, w tych meczach, w których grał, wybrany był również do 11 kolejki, więc dzisiaj posadzenie go na ławce za to, że miał słabszą pierwszą połowę, bo on popełnił tam trzy błędy i mimo, że te bramki obciążały w dużej mierze jego w tym meczu w Zabrzu, to też dzisiaj on zapracował na to, żeby dostać i nie skreślić go po jednym gorszym spotkaniu i tym bardziej, że on nie miał jednego dobrego spotkania, tylko miał wiele tych spotkań w ostatnim czasie, więc znaleźliśmy miejsce dla Serka. Poza tym to była druga rzecz taktyczna, czyli wiedzieliśmy, że będą grali długie piłki, że będą się ścigać z nami gdzieś tam za piłki, za plecy, że trzeba będzie w powietrzu walczyć, więc tutaj wiedzieliśmy, że Serafin Szota też podniesie nam i lepiej w powietrzu będzie funkcjonował niż Patryk Stępiński. No i po prostu z tego względu, że też poniekąd wakat się zrobił na prawym wahadle, bo stwierdziliśmy, że Patryk tam będzie funkcjonował i też w fazie budowania mogliśmy przechodzić na czterech stoperów i rozgrywać w inny sposób to, co pan bardzo dobrze zauważył, więc to było kilka takich aspektów i taktycznych, i formy zawodników, i powiedzmy Serek dostał tą możliwość pokazania, że to był wypadek przy pracy i też myślę, że takim meczem, że on dzisiaj poczuł, że wyszedł, myślę, że to też jest sygnał dla szatni, że tu nikt nikogo nie skreśla, nawet jeśli ktoś ma jeden po prostu słabszy dzień. Jemu się to zdarzyło, ale dzięki jego wcześniejszej pracy, bardzo dobrej pracy, myślę, że to też taki pozytywny sygnał dla wszystkich, że naprawdę nikogo nie skreślamy.
uda się namówić trenera na komentarz pracy arbitra, a jeżeli odpowiedź będzie przecząca, to czy widział trener kiedyś sytuację, żeby sędzia pospieszał zawodnika drużyny przegrywającej przy wbiciu piłki? Mam tu na myśli sytuację już przy 3-1, gdzie sędzia Raczkowski ponaglał Rawasa, nie reagując praktycznie poza tą żółtą kartką gdzieś w końcówce spotkania, którą pokazał Koblakowi. Nie chciałbym komentować, ja z sędziami rozmawiałem chwilkę po meczu i taka była normalna rozmowa. Widzieliśmy, co się działo na boisku, jak Radomiak kradł minuty i mają prawo do tego i mogą robić tak naprawdę, co chcą. Można to nazwać w każdy możliwy sposób. Ja się chcę skupić na swoim zespole i nie komentować ani pracy sędziego, ani tego, co robił Kobylak, czy robiła drużyna Radomiaka. To jest ich sposób na granie. Każdy ma mieć prawo grać w taki sposób, jaki chce. Najważniejsze, żeby zdobywać punkty i żeby wygrywać, jeśli to jest ich metoda. My mamy inny sposób na granie. My chcemy grać w futbol, my chcemy się cieszyć futbolem, a nie go zabijać. Natomiast dzisiaj przegraliśmy nie przez sędziego, czy przez kogoś, że ktoś kładł się gdzieś tam w polu karnym i kradł cenne sekundy, co oczywiście wybija z rytmu, ale właśnie w takich momentach też jako drużyna musimy trzymać i emocje, i to, żeby się skupić dalej na graniu, a nie komentowaniu czy ocenianiu tego, czy ktoś robi to, czy inne rzeczy. Jeszcze o tą żółtą kartkę chciałem zapytać, bo to już trzecia kartka w tym sezonie dla trenera. No, nie wytrzymałem z tego względu, że jak wcześniej dostałem gdzieś za opuszczanie strefy, to po prostu 3-4-krotnie zwracałem uwagę, czy to technicznemu, czy szczególnie tu sędziemu bocznemu, że no znamy Kobylaka z tego meczu tutaj i po prostu tylko zwracałem uwagę, żeby no w pewnym momencie pouczyli go raz, dali mu na przykład żółtą kartkę i być może spowodowałoby to, że nie zabijałby tego meczu w taki sposób, a no my wiemy, jak on robił w meczu, kiedy jeszcze tutaj byliśmy w pierwszej lidze, graliśmy z Puszczą i tylko było tyle, natomiast jak już któryś raz ta uwaga nie była zwracana i powodowało to ciągłe wytrącanie, po prostu trzeba czuć taki mecz i wiedzieć, że jeśli ktoś w ten sposób robi, pouczyć go raz drugi. Myślę, że jakby dostał drugą żółtą kartkę, być może jest młodym bramkarzem, zdolnym, więc myślę, że też dostałby taką lekcję może na przyszłość, że czasem, wiadomo, to jest akcja meczowa i to jest sytuacja meczowa i taktyczna, natomiast no można też grać w inny sposób. Panie trenerze, Szymon Janczyk, Weszło.com. Mam pytanie odnośnie Filipe Nascimento. Czy miał pan pretensje do swoich zawodników, że troszkę biernie do niego podchodzili, zwłaszcza w pierwszych minutach, bo ta akcja bramkowa, no to on miał mnóstwo czasu, żeby się rozejrzeć, przyjąć piłkę, poprawić się, zagrać, ale była jeszcze podobna akcja kilkanaście minut później. Taka wymiana z Mateuszem Grzybkiem, która się zakończyła później prostopadłym podaniem obrońcy, ale wtedy też Nascimento był niekryty, niepilnowany w środku i po prostu miał dużo czasu, żeby rozegrać tę akcję we właściwy sposób. Nie wiem, o której sytuacji pan mówi, jeśli chodzi. Może pan przypomnieć jeszcze raz tą sytuację pierwszą, bo pan mówi, że byliśmy za daleko, tak? Pierwsza sytuacja to jest ta bramkowa, w której Filipe zagrał do Grzybka. Tak, to jest ta pierwsza sytuacja. A druga to jest ta, w której on zagrał z Mateuszem Grzybkiem i później Grzybek wypuścił bodajże Machado. Znaczy w pierwszej sytuacji on miał piłkę na 40 metrze, więc my wiele meczów takich mamy, że stoimy w dwóch blokach i tutaj też nie ma konieczności, żeby środkowy pomocnik w tej strefie, kiedy jeszcze nie jesteśmy ustawieni. Tam popełniliśmy dwa inne błędy. Najpierw daliśmy się wyciągnąć ze strefy i niepotrzebnie wyszliśmy za skrzydłowym do linii bocznej, gdzie trzeba było go kawałek odprowadzić i zostać w swoim miejscu i później zabraliśmy się z Grzybkiem, także to były dwa błędy, bym upatrywał tutaj niż w tym, że ktoś do niego nie wyskoczył. Myślę, że chyba tyle. Mogę? Bogusław Kukuć. Dla mnie skandalem w tym meczu był fakt, że przegrani wykonywali 14 kornerów, goście zwycięzcy wykonywali jeden. Każde wykonywanie rogu było zagrożeniem, ale dla Rawasa. Najlepszy dowód, że padł tak drugi gol, a praktycznie i trzeci, bo trzeci też był konsekwencją rogu, po którym się poślizgnął Pawłowski i poszła kontra na trzy. No to jest, wie pan, nie do przyjęcia, żeby... To od razu panie Bogusławie powiem tak, jeśli chodzi o tą sytuację z Barkiem, to nie poślizgnął się, tylko faul, według tego, co chciał wymusić faul i symulował, więc, tak. Więc to nie była kwestia. Poza tym, jeśli tam był rzut rożny, to było 20 sekund wcześniej, więc tu tak, w ogóle tak. nie ma to nic wspólnego z tym, że straciliśmy. Ale drugi gol. Rzeczywiście, natomiast też trzeba pamiętać, że my przynajmniej dwa razy doszliśmy do sytuacji bramkowej z rzutu rożnego. Może pan nie pamięta, nawet trzy, bo
Raz też Bartek Pawłowski dostał piłkę na przedpolu i oddał strzał, chociaż no, mógł rozwiązać to też w inny sposób, dlatego też mieliśmy przynajmniej dwu, trzykrotnie zagrożenie po tym rzucie rożnym. No, ale tak miażdżąca przewaga, 14 rogów do jednego. Ale liczba nie świadczy o tym. My dzisiaj mieliśmy 73-5% posiadania piłki, oddaliśmy 26 strzałów, kilkanaście celnych i to nie zawsze się przełoży na zwycięstwo. Nie chodzi o statystyki, tylko co zrobimy, kiedy dzisiaj mieliśmy, nie wiem, 7, 6, 8 sytuacji przynajmniej świetnych. Jeśli my strzelamy tylko jedną bramkę, to odpowiedź jest bardzo prosta. Oczywiście my chcemy lepiej reagować po rzucie rożnym. Już nie pamiętam sytuacji, kiedy ostatni raz się nadzieliśmy nawet przy naszym rzucie rożnym, żeby ktoś nas skontrował, ale też nie możemy zwalać wszystko, jeśli ktoś nie wykonał swojej pracy. No szota mógł łapać, ale wtedy by dostał czerwoną kartkę. No, tak, ale się tam skończyło. Akurat wiemy, co się wydarzyło i jeden z zawodników nie odbudował pozycji i zamiast wracać na szybko na swoje miejsce, więc dobra, tutaj... Drugie pytanie, już tu z tej statystyki pan nie obali, ponieważ chwalono Widzew za to, że w 9 kolejkach rzędu nie tracił gola przed przerwą, a teraz w 2 meczach stracił 5 goli i nie strzelił żadnego. I dla mnie to jest drugi skandal. No, ja bym takich słów nie używał. Po prostu nie traciliśmy wcześniej bramek w pierwszej połowie, a teraz w 2 meczach straciliśmy, więc zobaczymy, jak będzie w ostatniej kolejce, ale na pewno to jest element, na który musimy zwrócić uwagę. Tak jak powiedziałem od samego początku, pierwsze moje słowa, nie podobały mi się szczególnie te pierwsze minuty, gdzie miały być inne, a oprócz straconej bramki nie byliśmy tacy agresywni i w kontakcie, jak mieliśmy być. Później weszliśmy na swoje dobre tory i kiedy byliśmy w swoim takim, myślę, dobrym czy najlepszym momencie w pierwszej połowie, to dostajemy bramkę po rzucie rożnym, dlatego w pierwszej połowie ten mecz nie zagraliśmy takiego meczu, jakbyśmy chcieli. Natomiast zawsze trzeba pamiętać, że mecz się składa z 2 połów i zawsze jest szansa rehabilitacji w drugiej połowie. My dzisiaj połowicznie się zrehabilitowaliśmy, bo nie odrobiliśmy wyniku, ale na pewno z takiej gry można dzisiaj sporo wyciągnąć. Bartłomiej Jędrzejczak, futbolowa rebelia.com. Panie trenerze, ja trochę może odbiegałem stricte od dzisiejszego spotkania, ale chciałem zapytać, korzystając z okazji, czy podchodził pan z takim delikatnym jakimś sentymentem do tego meczu, bo wiadomo, że no, był taki okres pana trenerskiej kariery, że pracował pan w Radomiu. Oczywiście to były jakby zupełnie inne realia, bo jeśli dobrze pamiętam, to był rok 2013, druga liga, jeszcze z podziałem na grupy wschodnią i zachodnią. No i jak pan wspomina ten swój pobyt w Radomiu? Znaczy, ostatnio mieliśmy sytuację, gdzie graliśmy z Zagłębiem Lubin i to był wyjątkowy mecz dla prezesa i nawet wtedy też powiedziałem, że jeśli nawet gra się przeciwko swojemu byłemu klubowi, czy tak jak teraz niedawno miał Paweł Zieliński, który grał przeciwko Miedzi, my musimy być skupieni na swojej pracy, na zadaniu wykonania i oczywiście to był pierwszy mecz, kiedy się mierzyłem z Radomiakiem od momentu, kiedy tam mnie nie ma, ale to jest długie 9 lat, więc dzisiaj jedynie Leo był tym zawodnikiem, z którym miałem okazję wtedy pracować, który do dzisiaj się ostał. Reszta to są tak naprawdę wszyscy nowi ludzie. To była druga liga, dzisiaj jest ekstraklasa, więc ja bez ekscytacji podchodzę do takich meczów, gdzie kiedyś występowałem albo kiedyś byłem i tak dalej grałem. Oczywiście zawsze pamiętam o tym, że byłem w określonym klubie czy w określonym miejscu, natomiast nie mogą kierować mną ani żadne emocje, ani dodatkowa adrenalina, że nagle się mocniej zepnę, nawet ja jako trener, bo to był mecz, tak jak mówiliśmy o meczu z Zagłębiem Lubin, ważny dla prezesa. Oczywiście wszyscy o tym wiedzieliśmy, że prezes tam pracował, ale to tak samo ważny mecz jak dzisiejszy mecz, tak samo jak był z Miedzią Legnica czy każdy inny, bo my patrzymy na to, żeby zdobywać punkty i robić to najlepiej regularnie. Jeszcze chciałem dwa pytania zadać. Co powiedział pan trener w szatni po tym spotkaniu? Czy tam była większa złość na zawodników, czy większe niedowierzanie na to, co się działo pod polem, pod bramką Kobylaka? No, powiedziałem to, co widzieliśmy na boisku właśnie odnośnie tej sytuacji ze straconymi bramkami i tego, co nawet wcześniej, wczoraj przed treningiem mówiliśmy, bo mieliśmy jedno ćwiczenie, na które też zwracaliśmy uwagę, żeby właśnie utrzymać tą koncentrację, żeby finalizować w określony sposób i żeby zdobywać bramki. I dzisiaj myślę, że zawodnicy, mamy świadomy zespół i zawodnicy też dokładnie czują i wiedzą, jak jeszcze obejrzą ten mecz w telewizji, to będą wiedzieli też, gdzie popełniliśmy błędy. Oczywiście my też zwrócimy na 2-3 rzeczy uwagę, ale też
od razu powiem, nawiązałem do ludzi, którzy dzisiaj byli na meczu i którzy dzisiaj, my dzisiaj walczyliśmy na boisku, ale oni walczyli za naszą wolność i to był też taki szczególny moment w szatni, kiedy mogliśmy się spotkać i podziękować im za to, co zrobili dla nas tutaj, dla naszego kraju. To jeszcze ostatnie pytanie, ocena rezerwowych. Czy wnieśli w ocenie pana trenera dużo ożywienia, czy jest pan z czegoś zadowolony, jeżeli chodzi o ich pracę, czy raczej niezadowolony? I o konkretnie również ocenę Zjawińskiego. Chcieliśmy przejść na dwóch napastników w końcówce i dlatego wiedzieliśmy, że tak mocno zdominowaliśmy przeciwnika, że tych dośrodkowań w pole karne było dosyć dużo i ta zmiana jeszcze wcześniej nie była tak zaplanowana, ale z racji, że mecz ułożył się w określony sposób, to musieliśmy szybko zareagować i zobaczyliśmy, że bardzo dużo się dzieje w polu karnym, jest sporo dośrodkowań i trzeba będzie też atakować, a co by nie mówić, Zjawiński jest jednym z lepiej grających głową w naszej drużynie, dlatego postanowiliśmy, przejdziemy na dwóch napastników i chcieliśmy to wykorzystać. Oczywiście on nie doszedł do żadnej sytuacji takiej, żeby móc strzelić bramkę, ale już Patryk Lipski miał swoją sytuację. Julian Szechu bodajże dwu czy trzykrotnie też się znalazł w polu karnym. Szkoda, że nie oddawał strzału, bo naprawdę ma dobry strzał. Tam, pamiętam tą sytuację, gdzie wygonił się do zewnątrz, a myślę, że gdyby złamał i próbował szukać strzału, mielibyśmy z tego więcej pożytku. Natomiast chcieliśmy jeszcze ożywić tą grę. Chcieliśmy wpuścić na przykład Mato Milosa, który jeszcze odważniej będzie grał. Jeszcze wygra pojedynek, jeszcze dośrodkuje w pole karne. Więc zmiany dzisiaj, jak przegraliśmy, to też zmiany miały coś określonego przynieść. W niektórych elementach przyniosły, w niektórych nie przyniosły. Mateusz, ostatnie pytanie, proszę. Tak, ostatnie. Tak, krótkie dwa. Pierwsze, Mateusz Jabłoński, po prostu o futbolu. Pierwsze, co z Hansenem? Czy po prostu przegrywa rywalizację, czy jakiś uraz? Uraz. Dwa dni przed meczem to było, tak? W piątek? W piątek, tak? Albo w sobotę. Tak. Zgłosił dolegliwości i na tą chwilę jest poza treningiem. Zobaczymy, czy we wtorek do nas wróci, ale wierzymy, że tak będzie. Na pewno ostatnie? Tak. Dobrze. I drugie to, czy trochę też to, co Widzewowi utrudniło, to fakt, że w drugiej połowie przy 2-1, więc była szansa na strzelenie gola wyrównującego, no mecz musiał zostać przerwany, bo wydaje się, że wtedy był taki moment, że Widzew naprawdę był blisko. Tak, byliśmy blisko, ale to my sobie sami przeszkodziliśmy swoją olbrzymią, dzisiaj mogę powiedzieć, nieskutecznością, więc ja nigdy nie chcę szukać wymówek i szukać, czy usprawiedliwiać się w jakikolwiek sposób. To my dzisiaj nie strzeliliśmy przynajmniej 4-5 jeszcze bramek, bo mogliśmy dzisiaj wygrać 5-3 i byśmy dzisiaj siedzieli w świetnych nastrojach i nikt by pewnie nie narzekał na to, że straciliśmy nawet te 3 bramki. My, nasza odpowiedzialność, to my to bierzemy na siebie i mamy ostatni mecz. 6 dni to bardzo mało czasu, ale 3 naprawdę konkretne punkty, które są do zdobycia i dzisiaj nie ma innej drogi, jak tylko nie przeżywać tego, co się wydarzyło, tylko po prostu robić swoje i pojechać do Kielc po to, żeby wycisnąć maksa z tej rundy i wygrać to spotkanie. Dziękuję, trenerze, za wyczerpujące odpowiedzi. Dziękuję wszystkim zebranym na konferencję, a także widzom naszego studia. Do usłyszenia. Bezpiecznej podróży do domu. No, zrobiła dużo zamieszania. Tak, no, w drugiej minucie tracimy bramkę, która gdzieś później powoduje to, że Radomiak narzuca gdzieś w taki sposób grania, jaki narzuca, czyli gdzieś po prostu czeka nisko na kontrataki. No ale my nie możemy też takich błędów jako cały zespół popełniać, że dwa razy przeciwnik od połowy biegnie sam na sami, no strzela bramki, bo później tworzymy, nie wiem, bardzo dużo sytuacji, nie wykorzystujemy ich. No i koniec końców się to kończy tak jak na początku sezonu, gdzieś to miało miejsce, czyli znowu będzie, że dominowaliśmy, że długo odgrywaliśmy piłkę, no ale koniec końców nie mamy punktów, także to jest na pewno na ostatnią kolejkę do poprawienia, żeby przestać popełniać te błędy, po których tracimy gole, a później musimy gonić ten wynik, no i to pokazuje gdzieś tutaj inne wyniki, że no jak się pierwszy traci gola, to nie jest łatwo, gdzieś wcześniej tych goli pierwsi nie traciliśmy i też wyniki były dobre, a gdzieś w momencie, kiedy zaczynamy te gole szybko tracić, no to później musimy gonić, tych wyników nie ma znowu. Z czego, jak sądzisz, to wynika, że brak koncentracji, druga minuta i dostajecie gonga? No ja nie powiedziałbym, że brak koncentracji, tylko po prostu to są, gdzieś jest nas 11 na boisku, ale koniec końców gdzieś
tych ostatnich meczach, jeżeli ktoś popełnił jakiś błąd, to zazwyczaj to się za chwilę kończy bramką. Gdzieś we wcześniejszych spotkaniach było tak, że gdzieś przeciwnicy też swoje sytuacje mieli, gdzieś my ich nie wykorzystywali, my byliśmy znowu do bólu skuteczni, a teraz to się obróciło. Przeciwnicy są do bólu skuteczni i wykorzystują nasze błędy, a my tworzymy znowu bardzo dużo sytuacji i mamy problem z wykończeniem ich, bo w drugiej połowie był taki moment, że na pewno było czuć, że mamy wynik 2-1, jest na styku wszystko i tworzymy sobie znowu, tak jak powiedziałem, tę sytuację. Gol na 2-2 spowodowałby to, że gdzieś jeszcze byśmy się bardziej napędzili i pewnie byśmy dążyli do tego, żeby to spotkanie zwyciężyć, a tutaj Bramka na 3-1 już zakończyła, można powiedzieć, to spotkanie. Powiedz mi, nie denerwowało Was przeciąganie gry przez bramkarza, to... takie wydłużanie tego, wybijanie was z rytmu. No, to jest element gry. No, my też mieliśmy takie mecze, że wybijaliśmy przeciwnika, kiedy my prowadziliśmy, no także my nie możemy na takie rzeczy tutaj gdzieś zwracać uwagi. Wiadomo, że to jest denerwujące, bo ten czas ucieka, ale zespół w ramach tego, na ile to może przeciwny, gdy prowadzi, to wykorzystuje. Wiadomo, kosztem czasami żółtej kartki jakieś i tak dalej, no ale to jest element gry i to nie jest jak gdyby najważniejszy element meczu, nie? Po tych dwóch przegranych, no to trzeba już odciąć to grubą krechą i pojechać na to ostatnie spotkanie, no żeby popunktować. No tak, no zostało ostatnie już spotkanie w tej rundzie, także zostało 6 dni, można powiedzieć, do końca. Tutaj już nie będziemy nie wiadomo ile trenować i tak dalej, tu po prostu trzeba się dobrze do tego spotkania przede wszystkim mentalnie tutaj nastawić, wiadomo, dobrze też ten tydzień ostatni przepracować i zdobyć te punkty, które na pewno będą istotne, żeby ta zima był, żebyśmy tą zimę przepracowali w jak najlepszych humorach i jak najwyższym miejscu, no ponieważ dwa mecze przegraliśmy, a dalej jesteśmy na trzecim miejscu w Ekstraklasie, ale gdzieś peleton goni i te ściski punktowe się zaczynają takie robić, że no nie można sobie pozwolić na to, żeby też ostatnie spotkanie gdzieś nie zakończyło się po naszej myśli, no bo chcemy sobie też zrobić jakąś taką bezpieczną przewagę i mówię, żeby ta zima była spokojna. Po meczach 6 bramek straconych, niepokojące, jak ty to oceniasz? No to są, tak jak powiedziałem, indywidualne błędy, gdzieś dzisiaj no dwa razy przeciwnik nam biegnie od połowy sama sama, no to nie jest, nie możemy tego zaakceptować, no bo to się gdzieś pojawiły też stare demony gdzieś z pierwszej ligi, no z pierwszej ligi też było tak, że rzucamy się do ataku, zapominając czasami o obronie, no i gdzieś w tych dwóch sytuacjach dzisiaj też to miało miejsce, no bo gdzieś przeciwnik, tak jak powiedziałem, no dwa razy od połowy nam biegnie sama sama i nas strzela gola, a z akcji nie tworzy sobie, no, można powiedzieć, kompletnie nic, no, żadnego zagrożenia ani po wrzutkach, ani po budowaniu akcji, tylko dwa razy nadziewamy się gdzieś na kontratak, gdzie wiemy, że Radomiak, już widzieliśmy po początku meczu, że Radomiak to będzie ich jedyny pomysł, długa piłka na małej Idesa, bo on akurat w tym powietrzu dobrze walczy i tylko i wyłącznie kontratak, bo mają gdzieś szybkich zawodników z przodu, no ale mimo wszystko gdzieś nam te gole strzelili, jeżeli chodzi właśnie o wracanie do wcześniejszego meczu z Górnikiem, no to było znowu to samo, 3 strzały oddane, 4 strzały do przerwy, 3-0 i w drugiej połowie znowu, tak jak powiedziałem, my się męczymy, my budujemy, my tworzymy sobie 10 sytuacji, 5 sytuacji, nic nie chce nam wpaść, wracamy do początku sezonu, jest znowu to samo, że fajnie to wygląda z grania, ale gdzieś niestety nie ma finalizacji, są gdzieś indywidualne błędy gdzieś popełniane w obronie, przez które tracimy bramki, także tak jak powiedziałem, ostatni mecz został nam, my już nie będziemy, nie wywrócimy wszystkiego do góry nogami, tu trzeba się mentalnie na ten mecz nastawić, przestać popełniać proste błędy i z Kielc przywieźć 3 punkty, żeby spokojnie tą zimę sobie przepracować i wyrobić sobie jak najlepszą sytuację. Proszę się zapytać o te zmiany taktyczne, bo dzisiaj trochę inaczej wyglądaliście, jeżeli chodzi o rozgrywanie, bo wtedy przechodziliście z tej trójki tak naprawdę gdzieś na dwójkę, ty w roli raczej prawoskrzydłowego w większości sytuacji. Nie było problemu, jeżeli chodzi o komunikację i przekazywanie sobie gdzieś tam pozycji? Nie, bo tutaj jeżeli chodzi o jakby pozycję, no na tyle długo już tutaj z trenerem pracujemy, że wiemy, czego na danych pozycjach trener od nas wymaga. Jeżeli jakiś dany zawodnik, w tym wypadku dzisiaj ja gdzieś zagrałem na innej pozycji, ktoś zagrał na innej, no to założenia są dla każdego zawodnika gdzieś takie same, więc na pewno to nie był w dzisiejszym spotkaniu problem, ponieważ tak jak powiedziałem, gdzieś w drugiej połowie szczególnie tych sytuacji stworzyliśmy sobie bardzo dużo, a błędy gdzieś w obronie, to nie było tak, że przeciwnik nas tłamsił i gdzieś nas rozklepał, tylko gdzieś to były te kontrataki, na które wiedzieliśmy, że musimy uważać, no ale gdzieś tych błędów się nie wystrzegliśmy, także tutaj błędy jakby w komunikacji niekoniecznie były aż na tyle istotne, nie? Okay. Dziękuję bardzo. Dzięki. Tak, Jordi, I have only one question about first half. You run a lot like in every game, but you have maybe half situation. What was wrong in the first half? So the start, I think we start with
one goal against, and this mark called the rest of the minutes of the first half. And of course, the defenders also now know me better and try to kick me all the time. And then the ref, if he didn't see nothing, so I can do nothing. I just can fight and keep going. And well, that's why all the team, I think, we start good the second half, and we try. But this is football, and sometimes you win and sometimes you lose. It was close to score second goal in this match. Yeah. But well, as I said, this is football. I had two options more after the goal with the head and slow touch, I think, and the goalkeeper have a good day. But as I said, this is football. We have to learn about this situation that we made today, and we will go to the last game with everything and to keep our these three points. Goalkeeper of Radomiak still that time, he was very angry of that. Yeah, of course, because I need to control my emotions, but sometimes it's impossible because every single game, every single action of the goalkeeper was the same. I think he lost more than 10 minutes, and what can I do? I don't know. Just shut up and keep going. But sometimes it's impossible to control because it's frustration. And well, that's my style. That's my character. And I think it's difficult to change this because I think it's not just for the game. Yeah. You had a very long conversation with Ross in the first half. What did you talk about with him? No. Physical fighting with. Yeah, as I said, now the defenders know me and try to stop me with kicks, with shots, and to try to don't give me space to run. And what can I say? I don't know. This guy start kicking me all the time, and well, just it's part of football. If the ref don't see nothing, what can I do? I just fight inside the. The rules, but of course fight till the end, and that's why today maybe I score a goal because I try to keep going and well, finally one result with one goal, but it's not important when the team lose. One last question about your physicality. Do you feel any tired, or do you feel okay in the ending of the round? Yeah, of course. We are prepared for everything, and we worked so good during the week, and now I think my body is it's more ready than ever because I have the minutes on my legs, and I don't know how to say now. I usually play, and I have the power of competition, and I feel good. Okay, thank you very much. Thank you.